Wyobraź sobie, że jesteś całkowicie zdrowy, zdrowa i nagle tracisz przytomność. Twój organizm przestaje funkcjonować i nawet lekarze nie wiedzą, jak do tego doszło. Taki los spotkał Danusię z Bolesławca. Witajcie w kolejnym odcinku Dokumentalisty. Dzisiaj dość nietypowa forma mojego vloga. Postanowiłem odwiedzić rodzinę Danusi, bolesławianki, która od pół roku walczy o zdrowie i życie. Pewnego dnia po prostu zasłabła i od tamtej pory jest unieruchomiona i wymaga ciężkiej i mozolnej rehabilitacji. Lokalna społeczność postanowiła zorganizować akcję pomocy Danusi, która sama była bardzo zaangażowana w pomoc innym, włączając się w wiele akcji charytatywnych. O aktualnej sytuacji opowiedział mi Jacek, mąż Danusi, który walczy o jej powrót do zdrowia. Nazywam się Jacek Sydu, jestem mężem Danuśki od przeszło 20 lat. Znamy się, no jakby nie było, znamy się troszkę dłużej. Mamy trójkę dzieci. Danuśka, tak jak chyba jest na tym, na tej zbiórce, wulkan pełen energii, to jest energia, moc, której nie tylko mi już brakuje, ale widzę dookoła, ludzie mówią jednak, nie ma tej uśmiechniętej, zadowolonej, pełnej życia dziewczyny. To coś zaczęło się dziać tydzień wcześniej, 10 dni wcześniej. Zasłabła w pracy. Było już wtedy pogotowie. Później poszło do lekarza rodzinnego, wyniki, inne rzeczy. Wszystko było w zasadzie w normie. Aczkolwiek ciągle narzekała, że jest bardziej zmęczona, ciężej jej się oddycha. No i później ten piątek 13 stała do pracy, ubierała się, miała na pierwszą zmianę i upadła w łazience. No i wtedy zaczęła się cała akcja ratownicza, dość szybko przyjechało pogotowie. Ponad godzinę reanimowali ją tutaj w domu, gdzie w miarę był stan ustabilizowany, dopiero pojechała do szpitala, gdzie najpierw była w Bolesławcu przez kilka dni. Przez to jednoimienny szpital musieli ją przewieźć do Legnicy, gdzie praktycznie przebywa do dnia dzisiejszego. W Legnicy była przez też około 3 tygodni na intensywnej terapii, gdzie przeszło 2 tygodnie, ponad 2 tygodnie była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Trudno jest określić, czy jest wybudzona, czy nie. Otwiera oczy, mamy z nią bezpośredni kontakt, relacje, ja też czuję, że coś jest. Jakiś kontakt jest, jakby tego nie było. No powiedzmy, teraz jest trochę gorzej, przez to znowu niby zwiększenie koronawirusa. My niejako przez pewien okres nie mogliśmy w ogóle jechać nawet do Danuśki do szpitala. Teraz już tak, jesteśmy po drugiej sesji z cyberokiem. Jakieś powiedzmy początki dobrego mi się wydaje, że ja widzę. No, próbujemy. Jeden, dwa, trzy. Zmiana próbujemy koloru. Czerwony. Hej. Nie śpimy. Ty dzisiaj śpisz. Znaczy to się wydarzyło 13 marca, to powiedzmy do dzisiaj mamy dokładnie 6 miesięcy i 2 dni. Najlepsze jest to, że lekarze sami do końca nie wiedzą, co było. Pierwsze wyniki, które były wyniki złe w zasadzie z pracy płuc. Tam parametry z płuc były bardzo złe. Co się stało powiedzmy ten tydzień czy 10 dni wcześniej? Coś było już przyczyną. Od tamtej pory była zmęczona. Nie wiem, nie potrafię tu... Lekarze sami do końca się nie określili, co. Na chwilę obecną ja żyję z dnia na dzień. W zasadzie w telefonie termin goni termin, żebym czegoś nie zapomniał. To nie powiem, że trafiłem do dobrego lekarza, który mi dość mocno już pomógł. To trzeba powiedzieć, że dość mocno. Po tym czasie, jak do niego trafiłem, to od tego czasu zacząłem funkcjonować. Jako tak zacząłem funkcjonować w zasadzie to, że mogę normalnie się wyspać, że ten dzień jakoś wygląda, bo powiedzmy wcześniej to było takie, że 2 dni w tygodniu nie przespałem. Jak się w któryś dzień udało mi przespać już 5 godzin, to już byłem mega happy, że ja w ogóle coś spałem. No. Życie stanęło na głowie. Kwestia starszych dzieci, to powiedzmy, widziały od początku informowałem ich, jak wygląda sytuacja z mamą. Tu nic nie było kłamane. Było im ciężko. Z Natalią jest znowu... To jest inna zupełnie piłka. Długo się bałem, żeby ją wziąć do szpitala, bo w zasadzie poszliśmy dopiero na Danuśki urodziny w lipcu. To Natalia nie widziała jej 4 miesiące, ale jej reakcja okej była. Jest w szpitalu, leży, mogła się przytulić, porozmawiać, ale ja jestem przy niej cały czas
I ten jej świat w zasadzie funkcjonuje normalnie. Gdyby z jednej strony może, gdyby nie ona, to też nie wiem, jak ja bym dzisiaj wyglądał. No to jest prezent, który Danuśka zrobiła, w zasadzie zamówiła przed swoim wypadkiem, który miał być dla mnie. To myśmy się rozmawiali, nie widziałem. Wiedziałem, że coś kombinuje, nie wiedziałem co. No i później jak to odebrałem, ona powinna odebrać, a ja to odebrałem, no to teraz już wiem co to. To jest coś, co myśmy sobie zawsze mówili. Nie powiem, że każda najmniejsza pomoc, to powiedzmy, to nie musi być nic wielkiego. Mogę powiedzieć tak, zadzwoniła pani, która mówi, że może nam odstąpić wizytę u homeopaty. Każda najmniejsza pomoc w organizowaniu zbiórek, są dziewczyny, czy w organizowaniu licytacji, są dziewczyny, które tym się zajmują. To jest, powiedzmy, odciążają mnie, z drugiej strony ja też nie wiem, nie umiem, nie znam się na tym. Są pomocne i tu każda pomoc, nie wiem, kontakty może ktoś zna lekarza, z którym można było to skonsultować. Stan aktualny, powiedzmy, z tym, gdzie moglibyśmy się może skierować, do kogo pójść, w jakie drzwi zapukać. To powiedzmy, to są rzeczy, które chyba teraz na chwilę obecną są najbardziej wartościowe. Powiedzmy, pieniądze, okej, może i są ważne. Ale są rzeczy ważniejsze, mimo pieniędzy, bez których nie ruszymy, bez czego nie będzie, w zasadzie nie będzie jakiejś drogi, dalszej drogi, bo to będzie gdzieś, no nie powiem, że może znajomości, gdzieś lekarz zna lekarza, ktoś wie u kogoś, jakiegoś lekarza był, który może w jakimś stopniu nam pomóc, to może dużo bardziej się przyczynić do dobrego niż w zasadzie złego. Cukierek. No. Cukierek? O. To jest cukierek? Tu jeszcze raz? Trzymaj. Jeszcze? No. Cukierek. Ci ludzie dają nadzieję. No, to mogę tylko tak powiedzieć, że ta nadzieja jest i widząc Danuszkę ostatnio, jak miałem okazję widzieć, wiem, że z tego coś dobrego będzie. Czego mógłbym ci życzyć na koniec? Czego? Pytanie, ale... Żony siedzącej tu obok i dziękującej ludziom za całą pomoc. Nic więcej nie chcę. Dziękuję ci bardzo. Jeśli poruszyła was ta historia, udostępnijcie ten film, napiszcie komentarz, napiszcie być może coś, co mogłoby pomóc Danusi, nawet dobre słowo. Może znacie jakiegoś lekarza, który mógłby pomóc, lub specjalistę, który ma wiedzę na temat tak rzadkich przypadków. Możecie też wesprzeć zbiórkę charytatywną. Link do zbiórki znajduje się w opisie tego filmu. Z góry dziękuję za wasze zaangażowanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.